sięgamy po narzędzie sportu w wieloraki sposób. Dla mnie od kilkunastu lat mojej działalności naukowej również sport jest takim narzędziem bardzo ważnym w procesie edukacji, wychowania i życia. Dlatego kilkanaście lat temu powstał projekt Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie i ta książka, rzeczywiście pierwsza pozycja, publikacja, moja monografia opisuje 10 lat tego projektu, tej Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie. Natomiast staramy się w obydwu publikacjach pokazywać jak najwięcej wartości, które można wydobyć ze zjawiska sportu i myślę, że to nam się też udaje. Tych wartości jest o wiele, wiele więcej. Natomiast już sama okładka mojej monografii jest taka prowokacyjna, tak możemy powiedzieć. Pojawia się tu Kuba Błaszczykowski, pojawia się Jurek Brzęczek, Piotrek Zieliński, Łukasz Piszczek czy Sławomir Szmal. Osoby, których przedstawiać nie trzeba. Czy to są wszystkie osoby? No nie, jest tu jedna taka postać anonimowa i myślę, że w nią możemy włożyć każdego sportowca, który dla nas jest wzorem, którego warto naśladować, nie tylko sportowca. Myślę, że ciągle mamy taki głód autentycznych wzorców osobowych, trzeba ich szukać, trzeba po nie sięgać, trzeba też być otwartym w ich doborze, bo myślę, że na tym to polega i dlatego ta publikacja mająca charakter naukowy i jest monografią, która pokazuje i wartość roli wzorców osobowych w wychowaniu, w ewangelizacji, w katechizacji, ale też podaje ileś tam przykładów sportowców, po których warto sięgać i tych wartości jak fair play, jak olimpizm, jak wychowanie do zwycięstwa, do porażki, jak wytrwałość, jak umiejętność przegrywania, bo to też jest bardzo ważne. Dlatego staramy się w obydwu publikacjach na te wartości zwracać uwagę. Ta druga publikacja ma charakter już pracy zbiorowej, bo jest pod redakcją księdza profesora Kochela, doktora Tomasza Bogdana i też pod moją redakcją. Zawiera 30 scenariuszy zajęć też z takiego wychowania poprzez sport, sport w optyce wychowania, ewangelizacji i życia. I mamy tutaj przykłady bardzo ciekawych sportowców, jak Felix Sztam, jak Ryszard Szurkowski, jak Kuba Błaszczykowski i jeszcze paru innych, którzy niosą z sobą wartości tkwiące w sporcie. Jeśli chodzi o tę drugą książkę, to jest, można powiedzieć, kompendium wiedzy i możliwości wykorzystania w ogóle edukacyjnie, stąd też i możemy powiedzieć, że to jest też dzieło wielu, prawda? Tak, mamy tu grupę kilkudziesięciu studentów Wydziału Teologicznego, studentów wychowania fizycznego i fizjoterapii. Tworzyliśmy razem te scenariusze. Zostały świetnie dopracowane przez ludzi z Centrum Edukacyjnego POTEST. Są tu z nami dziś obecni. Jest pani Renata i Krzysztof Krupa, którzy to centrum współtworzą ze swoimi ludźmi i naprawdę to są osoby bardzo doświadczone w tworzeniu scenariuszy zajęć po linii wychowania do wartości, dlatego ich wkład jest tutaj ogromny, by dopracować te scenariusze. Oprócz nich mamy tutaj także prezentację. Chcę powiedzieć, że ta książka druga pod naszą redakcją, ona jest tylko takim jak gdyby narzędziem, natomiast to wszystko możemy znaleźć na stronie Wydziału Katechetycznego, całość książki i w dowolny sposób możemy to wykorzystać w ramach poszczególnych jednostek lekcyjnych, dlatego myślę, że jest to dzisiaj taka pomoc i narzędzie bardzo ważne i potrzebne. Sporo autorów i pewnie sporo pracy i też pewnie sporo, pani Renato, doświadczenia przy tego typu książce nowatorskiej, pokazującej też nowy obszar w edukacji, ale także i w wielu innych aspektach edukacji, religii, sporcie, no i chyba w ogóle moglibyśmy powiedzieć wychowaniu. Tak, ta książka jest, można powiedzieć, że dla wszystkich wychowawców, nauczycieli, pracowników ośrodków szkolenia sportowego, dla wszystkich, którzy pracują z młodzieżą. To jest książka, która pokazuje niesamowite walory sportu.
I nie tylko jeżeli chodzi o kształtowanie zdrowia, tężyzny fizycznej, ale jeżeli chodzi właśnie zgodnie z ideą fair play o kształtowanie całego człowieka, zgodnie właśnie z tym, co dziedziczyliśmy po starożytnych Grekach, czyli harmonijny rozwój wszystkich sfer, sfery fizycznej, psychicznej, intelektualnej, moralnej. Można powiedzieć, że to jest zbiór scenariuszy takich klocków, z których każdy wychowawca, nauczyciel może wziąć coś dla siebie i pracować wychowawczo i profilaktyczno z młodzieżą. Budować ich poczucie własnej wartości, pokazywać im, jak kształtować własne cechy takie wolicjonalne, które ułatwią im zdobywanie własnych celów i pracę nad sobą. Robimy to w oparciu o pokazanie przykładów sportowców, polskich sportowców dwudziestolecia międzywojennego, ale także i sportowców współczesnych. Jeżeli chodzi o metodykę pracy, każdy scenariusz opiera się o metody aktywizujące. Tak? Chcemy, żeby my pokazujemy młodzieżom różne drogi wyboru. To, co młody człowiek wybierze, zależy od niego samego, czy pójdzie tą drogą. Tak? My dajemy mu szansę. Dzieje się, tak jak powiedziałam, metodami aktywizującymi. Młodzi ludzie sami odkrywają pewne wartości, widzą, jak mogą wykorzystać to we własnym życiu. Używamy też do tego technologii, nowoczesnych technologii ICT. W każdym scenariuszu nauczyciel ma do wykorzystania możliwość skorzystania z zwykłego papierowego ćwiczenia albo z tego ćwiczenia na zasadzie online. Także myślę, że to też będzie bliskie młodemu człowiekowi. Natomiast jak wyglądała praca? Praca wyglądała w taki sposób, że powstał pewien schemat, szkielet wspólnie z księdzem Jerzym Kostoszem i zadaliśmy pracę studentom. Pokazaliśmy im, jak się buduje scenariusze, z czego mogą korzystać i poprosiliśmy, żeby sami spróbowali takie scenariusze tworzyć. Dostali postać jakiegoś wybitnego sportowca i musieli z tej postaci właśnie wydobyć to, co było tematem tego scenariusza i na tle tej postaci pokazać tą daną wartość, daną cechę. I wywiązali się z tego znakomicie. My oczywiście potem musieliśmy nadać temu szlif, wprowadzić pewne poprawki, czasem zmienić metody pracy, ale bardzo się cieszę, ponieważ przy okazji to jest taka wartość dodana. Oni też nauczyli się pisać swoje własne materiały, budować prawidłowe materiały dydaktyczne. No weszli na ten poziom twórczości dydaktycznej. Nie są tylko odtwórcami, ale są twórcami. To jest coś wspaniałego. Jest osobny rozdział poświęcony takiemu bardzo dobremu wychowaniu patriotycznemu, bo o nie też chodzi, też rola kibiców na tym gruncie. Dlatego myślę, że warto poszukiwać ciągle nowych narzędzi w procesie wychowania, ewangelizacji, a sport z pewnością jest takim narzędziem.